Na program zaprasza Zamojska.pl. Poniedziałek, 16 września, Marta Padiuczenko, zapraszam na magazyn miejski, a w dzisiejszym wydaniu 51 lat strażaków, sport nad Łabuńką, hetman ze zwycięstwem. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie świętowała 51. rocznicę powołania do służby. Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie rozpoczęła swoją działalność 51 lat temu od jednej ręcznej pompy, kilku toporków i bosaków. Obecnie posiadają nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a w swoich szeregach 51 druhów. OSP w Zawadzie jest jedną z 12 jednostek działających na terenie gminy Zamość. Strażacy z Zawady odnaleźli statut, który przyjmowali strażacy, jak zakładali OSP, a prawdę powiedziawszy wznawiali działalność Ochotniczej Straży Pożarnej. To jest statut z lipca 1962 roku. I stąd też w ostatniej chwili wyszło nam 51-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie. Ale Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie to rok założenia 1936, z tym, że no, do wojny, do wysiedlenia Zawady działała Ochotnicza Straż Pożarna, a później przerwa i właśnie przywrócenie działalności w 1962 roku. Strażakom pomaga Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Straż kojarzona jest wyłącznie z pożarami, ale pomaga również przy wypadkach drogowych, usuwa skutki klęsk żywiołowych i uczestniczy w innych akcjach ratunkowych. Od 23 lat przecież mamy samorządy gminne i tutaj Ochotnicze Straże Pożarne jako stowarzyszenia znalazły się doskonale w tych nowych naszych samorządowych realiach, bo przecież dzisiaj Ochotnicze Straże Pożarne to nie tylko ochrona przeciwpożarowa, nie tylko niesienie pomocy w nagłej potrzebie, to co jest finansowane w ramach zadań własnych budżetu gminnego, ale przecież także praktycznie i obrona cywilna, więc tak w cudzysłowie wojsko każdego wójta czy burmistrza małego miasta. Ochotnicze Straże Pożarne dzisiaj to też mieszkańcy gminy działający w tym stowarzyszeniu, tutaj się gromadzący, którzy no, aktywnie biorą udział w realizacji codziennych gminnych samorządowych zadań. Z okazji 51 lat utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie odbyły się uroczystości. Ceremoniał strażacki i msza święta w intencji strażaków przedstawiono historię OSP Zawada, odbył się ceremoniał odznaczenia sztandaru i odznaczenia i uhonorowania strażaków. Po uroczystościach odbył się rodzinny festyn. Szóste igrzyska międzyosiedlowe dla mieszkańców Zamościa rozegrano na terenach zielonych spółdzielni mieszkaniowej imienia Waleriana Łukasińskiego. Igrzyska zostały rozegrane na obiektach rekreacyjno-sportowych osiedla Orzeszkowej Rejmonta w Zamościu. My tak pracujemy, panie redaktorze, u siebie w osiedlu, że raczej robimy wszystko razem, bo uważamy, że jeżeli się zintegrujemy, no to nam po prostu lepiej wyjdzie, prawda? A jeżeli chodzi o te igrzyska, to ja jestem bardzo zadowolona, że one właśnie u nas odbywają się, ponieważ my mamy te ładne tereny nad Łabuńką. W szóstych międzyosiedlowych igrzyskach rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców miasta Zamość startowało 260 zawodników i zawodniczek reprezentujących 12 osiedli miasta Zamość. Mamy piłkę nożną mężczyzn, piłkę siatkową kobiet i mężczyzn trzyosobowo, koszykówkę kobiet i mężczyzn trzyosobowo, mamy przeciąganie liny zespoły pięcioosobowe, wyciskanie odważnika, biegi przełajowe, puchar prezesa Nizioła, kto pierwszy na górce dla szkół podstawowych gimnazjów, dziewczęta, chłopcy, mamy rzut lotko do tarczy, dziewcząt, chłopców i kobiet i mężczyzn, także zabawy jest dużo. Na wszystkich najlepszych zawodników czekają piękne medale, w grach zespołowych czekają puchary za pierwsze 3 miejsca i punktacji końcowej są dyplomy dla zarządów osiedla i piękne, duże puchary. Najlepsi zawodnicy za zajęcie od 1 do 3 miejsca otrzymywali okolicznościowe medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. W biegach najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki kto pierwszy na górce ufundowane przez prezesa spółdzielni mieszkaniowej imienia Waleriana Łukasińskiego Jerzego Nizioła. Drużyny gier zespołowych i przeciągania liny za zajęcie 1 miejsca otrzymywały puchary ufundowane przez posła RP Sławomira Zawiślaka. 6 najlepszych osiedli otrzymało puchary i pamiątkowe dyplomy. W klasyfikacji generalnej zwyciężyło osiedle Orzeszkowej Rejmonta. Na kolejnych miejscach uplasowały się osiedla Promyk, Słoneczny Stok, Karolówka, Planty, Majdan,
Stare Miasto, Partyzantów, Powiatowa, Nowe Miasto, Janowice i Zamojskiego. Organizatorem było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu, Zarząd Osiedla Orzeszkowej Rejmonta, Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Waleriana Łukasińskiego. Igrzyska zorganizowano ze środków budżetu miasta Zamość. W minioną sobotę hetman Zamość pokonał na własnym boisku Stal Kraśnik 4-2. Stal przed spotkaniem plasowała się na 4. pozycji w ligowej tabeli, hetman był 10. Mecz od samego początku przebiegał pod dyktando gospodarzy, którzy raz po raz atakowali bramkę Stali. Ataki w końcu przyniosły efekt w 30 minucie, gdy Przemysław Gałka wykorzystał zamieszanie w polu karnym gości i trafił bramkę. Niespełna 8 minut później było już 2-0. Znowu Gałka, tym razem wykorzystując prostopadłe podanie z głębi pola od Kycki. Druga połowa rozpoczęła się od ataków gości wykorzystujących czas rozluźnienia zamojskiej drużyny, co w 52 minucie przyniosło efekt bramkowy i było 2-1. Po okresie naporów gości na indywidualny rajd zdecydował się Czady, który po minięciu kilku zawodników Stali strzałem pod poprzeczkę podwyższył na 3-1. Na odpowiedź gości nie trzeba było długo czekać. Już po niespełna minucie zawodnicy Stali wykorzystali niezdecydowanie zamojskich defensorów i było 3-2. Gdy publiczność zgromadzona na stadionie przy ulicy Królowej Jadwigi myślała o ciężkiej końcówce i walce Stali choćby o remis, znowu przypomniał sobie Gałka, który świetnie odnalazł się w polu karnym i zdobył bramkę na 4-2. Nie sposób pominąć też, że sędziowie w tym spotkaniu nie uznali dwóch bramek dla hetmana, dopatrując się pozycji spalonych. Hetman w następnej kolejce wyjeżdża do Chełma zmierzyć się z tamtejszą chełmianką. Trzymajmy kciuki za naszą drużynę. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.